Cześć. Dzisiaj chciałem Wam pokazać jedno z zadań egzaminacyjnych na kursie SRC, na egzaminie SRC Short Range Certificate bądź IWC śródlądowym, czyli wprowadzanie pozycji geograficznej do radiotelefonu VHF. Generalnie radiotelefony nowoczesne współpracują z urządzeniami GPS. Te dwa modele, które tutaj mam, one mają wbudowanego GPS-a. Ten musi być podłączony do antenki. Tu antenka idzie na parapet okna naszej sali wykładowej, żeby mogła złapać. Tutaj to urządzenie ma wbudowanego GPS-a razem z antenką i ta pozycja jest podawana na bieżąco. Więc generalnie poza egzaminami ciężko będzie nam się spotkać z sytuacją, kiedy będziemy musieli wprowadzać pozycję. Natomiast dlaczego to jest takie ważne, żeby umieć wprowadzać tą pozycję? Mnie w swojej karierze żeglarskiej dwa razy w życiu zdarzyło się sytuacja, gdzie na jachcie miałem radiotelefon VHF DSC i nie był on spięty z GPS-em. To znaczy GPS był ploter, GPS był osobno, tylko nie były połączone. I wiązało się to z tym, że musiałem przepisywać pozycję ręcznie do naszego urządzenia. Tak? Może takie urządzenie być niepodpięte albo ulec awarii. My możemy skąd brać tą pozycję? Możemy ją brać z innego urządzenia, jak plotera. Możemy brać z Google Mapsa, tylko uwaga, z Google Mapsa jest specyficzna pozycja i jak ją przeliczyć na pozycję, nazwijmy ją żeglarską, to robiłem film, link w opisie. Natomiast dlaczego ważna jest ta wprowadzanie tej pozycji, wprowadzanie jej jak najczęściej. Regulamin mówi nie rzadziej niż raz na 4 godziny. Ano dlatego, że jak wcisnę guzik distress, tutaj mam go w tym radiu, mam go tutaj, a w tym radiu mam go tu z tyłu po drugiej stronie, to po wciśnięciu tego guzika distress wysyłana jest automatycznie moja pozycja, albo ta aktualna z GPS-u, albo ta wprowadzana ręcznie z czasem jej określenia. Dlatego w moim interesie jest, żeby była jak najbardziej aktualna. To radyjko zaczyna nam się awanturować. Dlaczego? Dlatego, że może będzie coś widać, pokażę. Dlatego, że jesteśmy w sali i nie złapało sygnału GPS. Co się stanie, jak tutaj w tym radiu też spowodujemy awarię? Też zobaczycie, także zapraszam do oglądania filmu. Zanim jeszcze zaczniemy, oczywiście zapraszam klasycznie do subskrypcji naszego kanału, jeśli tego oczywiście nie robisz. Tych wiadomości będzie tam dużo, nie tylko o radio i innych rzeczach, ale też chciałbym polecić linki w opisie, nasze materiały i kursy, i szkolenia, podręczniki, również elektroniczne w formie e-booków do nauki na SRC i nauki na IWC. Polecam, działają, kursanci zdają i sobie chwalą. Zapraszam do obejrzenia materiału. Teraz mamy sprawę jasną, no bo mamy napis no position, no time, czyli nie mamy żadnej pozycji wprowadzonej. Nie jesteśmy spięci z GPS-em, ten radiotelefon ma wbudowanego GPS-a, tylko antena jest po prostu odpięta. No cóż, skoro jest odpięta antena, no to nie będzie pobierał sygnału. No i musimy tą pozycję wprowadzić ręcznie. Zakładamy, że po prostu jest jakaś awaria, potem tą awarię usuniemy. Pozycję wprowadzamy przez menu DSC settings, pierwsze do góry jest position input i wprowadzamy. I teraz słuchajcie, na egzaminie to jest jedno z zadań egzaminacyjnych na SRC czy IWC, wprowadzenie pozycji. Jeżeli nie podadzą Wam pozycji, to musicie wprowadzić jakąś z kapelusza pozycję i pamiętajcie proszę, że są jakieś zasady, tak? Szerokość jest od 0 do 90 stopni, a minuty są od 0 do 59. Więc jak każą Wam z kapelusza wpisać pozycję, wpiszcie najlepiej same jedynki i po kłopocie. Ja tutaj pokażę, że jak wpiszę 60 minut, to mi nie pozwoli nic wprowadzić. Przecinek 4, jeżeli nie podam dalszych cyfr, tu zostawię kreski, no to generalnie wprowadzi mi automatycznie 0. Zobaczcie, i nie chce mi przejść, tak? Zawiesiło się nie dlatego, że nie podałem tutaj
żadnej cyfry, tylko dlatego, że zrobiłem 60 minut. Ustawiam sobie strzałeczkę w lewo i zobaczcie, będę cofał kursor. Wystarczy, że zrobimy zamiast 60, zrobimy 50 i przejdziemy na finish. To już nam pozwoli. To samo będzie z długością, tak? No bo też jak wpiszemy, zobaczcie, długość jest od 0 do 180, ja celowo wpisałem 230 i też nie pozwoli mi wpisać. Zróbmy sobie kursor w prawo, czyli strzałka w prawo przesuwam. Zróbmy sobie na ista i też nie pozwoli mi wpisać, bo jest 230 stopni. Długość jest od 0 do 180. Czyli teraz znowu co? No musiałbym wpisać inne stopnie, więc idę sobie strzałka w lewo, cofam kursor, zobacz, ładnie się cofa kursor. No i wpiszmy sobie 0,018. Tak? 0,18 i finish. No nie koniec, pyta nas jeszcze o czas wprowadzenia pozycji. To jest dość istotne, czas wprowadzenia pozycji, żeby było wiadomo, o której godzinie byliśmy na tej pozycji. Ustawmy sobie 12.00, finish i wyjdźmy sobie, proszę bardzo, do głównego ekranu. Jest wprowadzona pozycja. Jak widać tutaj, gdzie nie wprowadzałem żadnych danych, w miejsce kresek automatycznie wprowadzono zera. To, że jest to ręcznie wprowadzona pozycja, a nie jest aktualna, będą mnie informowały no, trzy rzeczy. Jeden to migająca ta satelitka, bo nie mam połączenia z GPS-em. Drugie to skrót MNL od manual, że ręcznie wprowadzona. I trzecia rzecz, czas mi nie będzie się zmieniał, bo gdybym był podpięty pod GPS-a, to będzie zmieniał mi się czas. Podepniemy teraz urządzenie pod GPS-a i zobaczymy co się tutaj wydarzy. Podpinam. I dajmy mu chwilę na złapanie pozycji. Jest, złapał nam pozycję. Co się zmieniło? No przede wszystkim uaktualniła nam się pozycja, po czym ja mogę się zorientować, że mam aktualną pozycję. Satelitka przestała mrugać, jest po prostu w trybie ciągłym wyświetlana. Zobaczcie, tysięczne części minuty, tak no, dziesięciotysięczne części minuty, przepraszam, no nam się zmieniają, tak? No bo dziesięciotysięczna część minuty to jest mniej niż kartka papieru, więc to taki błąd to zawsze będzie tam gdzieś jakiś występował i po prostu będzie się zmieniać, ale przede wszystkim będzie aktualny czas i zamiast skrótu MNL od manual pojawiła mi się w tym modelu data, czyli 4 kwietnia i aktualna godzina według czasu UTC i stąd wiem, że po prostu teraz mam aktualną pozycję i gdy wcisnąłbym przycisk distress, no to ta pozycja aktualna mi się z aktualnym czasem zostanie wysłana. No ale obok satelitki miga jeszcze taka koperta i zawsze bardzo interesuje kursantów, kursantki, co to ta koperta znaczy? Ta koperta znaczy ni mniej, ni więcej, tylko że mam jakiś nieodczytany komunikat, który przyszedł, nieodczytane wywołanie, które przyszło do mnie za pomocą DSC. Wchodzę sobie w logi. Logi mam podzielone na dwa podkatalogi, distresy i pozostałe. W distresach jest otwarta koperta, więc nie wchodzę, ale mam zamkniętą kopertę, czyli w odersach mam jakieś nieprzeczytane. Wchodzimy. No i faktycznie z wczoraj ze szkolenia z 3 kwietnia mam jakiś nieodczytany All Ships Call. Odczytuję go. Wywoływał mnie w trybie pilnym statek Jack Sparrow, bo tak go mam wpisanego tu w książce. Tak, o 10.20 UTC. No i wejdźmy sobie. Już koperta tu się otworzyła. Wyjdźmy. Odczytany komunikat. Koperta nam nie mruga. Zobaczmy, co się stanie, gdy spowodujemy awarię, czyli
odepniemy naszą antenę GPS, odepnijmy ją. Zrobiła się awaria. No i zobaczymy, co za chwilę zrobi nam nasze radio. Zaczyna mrugać sygnał satelitki, że po prostu nie łapie satelitów. No i cóż, i zostaje ta godzina się nie będzie zmieniać. Tutaj nawet jeżeli czas będzie szedł do przodu, czyli mamy teraz 9.56, mieliśmy, o 9.56 była ostatnia pozycja, nawet za godzinę będzie podana tutaj godzina 9.56, bo to jest czas określenia pozycji. No tutaj w tym momencie tylko mogę się zorientować po migającym sygnale GPS i dodatkowo zobaczcie, zaczęło mi mrugać na przemian ze znakami zapytania, że to jest stara pozycja. W tym modelu jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy zaobserwować, jeżeli jesteśmy spięci i mamy aktualną pozycję z GPS-u. Mianowicie, jeżeli wejdziemy do menu i będziemy przez DSC Settings próbowali wpisywać pozycję, no ginie nam opcja Position Input. Nie ma nigdzie Position Input, tak? Bo mamy aktualną pozycję z GPS-u. Możemy sobie zobaczyć naszą pozycję na tak zwanym MMSI GPS Info. Jest nasz MMSI, to jest szkoleniowe radio. Swoją drogą piszcie w komentarzach, pod jaką banderą ten statek pływa. Jestem ciekaw, czy znajdziecie. Tak, czyli jest tutaj nasza pozycja. I jeszcze jedna rzecz, która jest. Wyjdźmy sobie z menu. Gdybym chciał wysyłać distressa, ale takiego z programowaniem rodzaju zagrożenia. Oj, za daleko, distress call. No, niech będzie tam pożar. To po prostu od razu wchodzi mi w opcję, no, podnieść klapkę, wciśnij na 3 sekundy. Nie mam, jest informacja MMSI, pożar, eksplozja. Oczywiście moja pozycja jest podana, nie mam możliwości jej poprawy, zmiany. Natomiast przy nieaktualnej pozycji znowu spowodowaliśmy awarię. Zobaczcie, w menu DSC Settings pojawia się opcja Position Input. Mogę poprawiać pozycję. Tak, pojawiła się. A w DSC Calls, jeżeli będę chciał zaprogramować Distress Calla, to dodatkowo pokazuje mi się pozycja z czasem i określenia, ale mam opcję jaką? CHG, tak? Czyli jest pozycja, ale mogę CHG, czyli change, zmienić pozycję, której wcześniej nie miałem. No i taka jest różnica między, żeby zobaczyć różnicę w tym modelu, między spięciem z GPS-u, a bez tego podpięcia pod GPS. Po około 10 minutach radio, oprócz tego migania znaków zapytania, uruchomi nam alarm, ja go wyłączę. Tak naprawdę dowolny przycisk powoduje, że radio uznało, że podszedłem do tego radia, przyjąłem do wiadomości, że jest alarm, patrzę na wyświetlacz, widzę, że mrugają mi znaki zapytania, to znaczy, że właśnie no, z jakiegoś powodu utraciłem sygnał GPS. Alarm się uruchamia po to, no bo wiadomo, jak sobie żeglujemy i radio jest gdzieś w środku schowane na żaglówce w kabinie, a my jesteśmy na zewnątrz, no to nie widzimy, czy mamy tą pozycję, czy nie, więc po około 10 minutach ono uruchamia alarm. Także wprowadzanie pozycji, jak widzicie, jest ważne nie tylko ze względu na sam egzamin, żeby go zaliczyć, że to jest czynność egzaminacyjna i ktoś ma takie widzimisię, tylko no, to jest sprawa naszego bezpieczeństwa, bo przypominam, że wciskając guzik distress wysyłana jest nasza pozycja, albo ta aktualna, albo ta wprowadzona z czasem jej określenia. Tutaj macie jeszcze jeden taki film na koniec, pokazuję go. Jest tutaj, czyli jak wykorzystać takie radio do prowadzenia nawigacji. Dziękuję za uwagę. Polecam się na przyszłość i do zobaczenia na wodzie. Cześć!